znajdujemy się przed Bazyliką Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. To najbardziej ważne, najbardziej święte miejsce dla każdego chrześcijanina. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Daremne byłyby nasze wysiłki, bylibyśmy najbardziej nieszczęśliwymi z ludźmi. To mądrość, którą wyraził już święty Paweł, apostoł, zdając sobie sprawę z tego, że właściwie wszystko w życiu chrześcijanina zaczyna się od wiary w to, co się tutaj wydarzyło. Że Pan Jezus, tak straszliwie umęczony, który skonał na krzyżu, który został pochowany w nieodległym od Kalwarii grobie, rzeczywiście zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Na tym fakcie buduje się Kościół, buduje się chrześcijańska nadzieja. I to nadzieja sięgająca życia wiecznego. Bo jeżeli Chrystus umarł, to wierzymy, my razem, którzy w Nim pokładamy nadzieję, także powstaniemy do nowego życia. Tym bardziej boli, że to miejsce jest widomym niestety znakiem ciągłego podziału chrześcijan. Podziału, który niekiedy przyjmuje dość ostre, nieprzyjemne formy. Ale tym bardziej potrzeba nam nieustannego dźwigania się właśnie po to, by wypełnić modlitwę Chrystusa, arcykapłańską modlitwę Chrystusa, jaką wypowiedział w Wieczerniku tuż po ustanowieniu i sakramentu Eucharystii, i sakramentu kapłaństwa. Aby wszyscy stanowili jedno, bo potem poznają inni, potem poznaje i pozna świat, że Bóg mnie posłał. Jeśli wy między sobą będziecie mieli miłość jedni dla drugich i będziecie trwali w tej jedności, jaka jest między mną a Ojcem. Ta świątynia jest nieustannym, niekiedy dramatycznym wołaniem o to, aby chrześcijanie otwarli się na natchnienia Ducha Świętego i dążyli do tej jedności, jaką chce od nas Ojciec nas wszystkich.